Cześć, witajcie, ja jestem Aladdin. Dzisiaj rozpoczynam serię z zawodu leśnika i ogólnie umówiłem się z jakąś menelową, że przyjdzie o godzinie 10.45, jest 10.45, a jej ciągle nie ma. Może teraz przyjdzie. O, jest, piwo przyszła. Jeszcze niekulturalnie do mnie się odzywa. Kto tu jest? Siema. Fajne masz tutaj. To ja. Tutaj fajne takie masz gągosi. Dobra, to no. Ja od razu jadę z Metaltechem zawieźć i to sprzedać. A ona, Katfan będzie zaszykował drzewo, jak ci mówiłem, na długość tego fortery. No, piłem takie masz, także. Przy tej przyczepy. No nie, fortery. Taka jak długa jest fortera, no takie wystarczą długie. No, dobra. Tu sobie poukładam. Jasne. Ściszę grę, bo ta piła głośna taka. Tutaj, tak, dobra, idziemy jak jechać. No i ogólnie seria będzie najprawdopodobniej raz w tygodniu, ale nie obiecuję, bo ja nie wiem jak to jest. Ja sorry, tyle będzie już nie ma. No, także nie wiem kiedy będzie następny odcinek z serii. Z Farminga 17 będzie jeszcze seria z życia rolnika, a z życia rolnika i z życia kozaka, czyli tam będę grał na dużych maszynach, samouczki i będę robił też misję na tym serwerze, żeby nam więcej pieniędzy doszło, bo tutaj też będziemy grać w miarę realnie, czyli zaczynamy, mamy dwa ciągniki Metaltecha, piłę. Jedno drzewo cięte. Co? Przecież ty masz już poucinane drzewa, tylko masz je pokroić. No tak, no kroję je przecież. Jezu, Jezu, co drzewo się... mi wypadło. Stój, drzewo, dwa drzewa mi wypadły, ja muszę je podnieść. To są pieniądze, ale... Nie podnoś. Ja pieniędzy marnowałem, bo chcesz wypadę? Chcę. No. Najprawdopodobniej ten odcinek będzie w poniedziałek, albo we wtorek, albo w środę, albo w czwartek, albo w piątek. Kurde. Szybko. To jest takie przybliżenie czasowe. No tak szybko. Czy ty nie przesadzasz? W ogóle gdzie my jesteśmy? To ty. Aha, dobra. Już. No nie, drzewo się spierdzieliło na mordę. Czy taki gruby obałek. To nie jest wcale śmieszne. Dla mnie. Jak tak wczoraj sobie ładowałem na taką wyższą przyczepę, no to co drugi mi spadał na ryj. Zamiast na przyczepę. Muszę sobie zmienić ogólnie stronę kipowania. Dawaj sobie na tą dom, na ten syp. No już mam właśnie tak ustawione. No, najszybciej. Lewa to ustawione. I... Na ile drzewa spadnie tu? No mi tam nie bardzo spadało. Powiem, że mi też nie chcę spadać. A noszę na tej większej agronajdera, to tylko bują trochę i spadło wszystko. No bo tam do tyłu. Nie, no bo w ogóle tam są te... Te burty są, wiem, duże są. O, pieniądze lecą. Słyszałem ten dźwięk. Fuh, będę ciskał. Chodź tu do tej, to pomożesz mi ciskać tymi kolami. O, dobra. Ja sobie tak na przyczepę odbieram, tak rzucałem z daleka. Tutaj wysypujesz? No tak. Ja tam do tartaku dawałem. No, ale ja chcę wejść na przyczepę. Czekaj, ja... Jak to się? Haha, ciota. No bo kobiety są bardziej z nimi. Co to tak się rusza ta przyczepa? No bo gruba jest. Nie wchodź, bo zarwiesz.
Kurde. Ja jednak. Czekaj, że trzeba to bujnąć trochę. Weź to bujnąć. Czekaj. Ctrl i damy na tył. Mówisz? No. A po prostu wiadę tą przyczepą do rzeki. Nie. Dobra. Ja tu mam doświadczenie z tym. Tylko weź, ja czekam, ale... Dobra, to się... Dobra, stój, się stój, 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 stój. No gdzie się ładujesz tam pod... No ej, bo wpadłem. O nie. Jaś do przodu, dobra. Dobra, kipuj. Ale się grudny odmałek tam wierdzielił. Nie chcę ruszyć, trzeba go wyciągnąć. Wyciąg go. Czekaj, pomogę ci. No, dawaj. Dawaj. Ja spróbuję tam wejść, ej. Czekaj, ja go trochę potknę. Nie, nie tnij go, bo mniej pieniędzy. Tylko trochę tutaj. Tak. Czekaj. Jezu, cała przyczepa się buja. O, coś wypadło. Ty, już prawie wylazł. Jeszcze kawałek. A bo on był najwyższy. Akurat się tak wziął. Nie wiem, no. O, wyszedł. Nie, nie, cofaj nam, nic nie rób. No bo spadł. No ej. Wyszedł mnie wiek. Dobra, o, dobra, tak niech stoi. Trzeba to ręcznie wyciągnąć. Tak, to jednak nie będzie tak po prostu. No jak wcześniej... Kurde, ale jakby ta burta się nie mogła na lodu opuszczać, nie tak z góry. No albo bardziej, no ona by się w rzeczywistości bardziej... opuściła. Jak było w autosalcy, to by było razem z tego. Ale nie chcę się na to zapytać. Weź to opuść i wtedy normalnie sobie weźmiemy i powrócimy, wejdziemy na szczęście. A bo czekaj, wejdę teraz i po prostu będę rzucał. Nie, nie, ciężko jest wejść. Czekaj, ach. No, tak zajechałem, że nie idzie wejść. No właśnie, nie. Tu na wolce. O, dobra. Co ty robisz? O, jest. Ten najgrubszy obałek jak poczęty. Ja tu nic nie zrobiłeś. Serio? Wszystko ci pewnie zrobił wypadku. No. Dobra, to ty idź szykować, a ja tu skończę. Czekaj. No dobra, idź, bo nic nie wytniemy. Wytniemy, spokojnie, twoja głowa. No, czemu ty bierzesz to co ja? No ej. Tak. Jeszcze mnie pojedziesz. No bo ty taka ładna jesteś. Nic. Umówimy się może po robocie. Mhm. Na Pepsi. No i idź tam do pieniędzy. No. Chciałem to wziąć, to nie wiem. No ej. Dobra. Zejdź mi z tego. No kurde. No No. Zostaw mi. Ja biorę to. O kurde. Mamy już 11 koła. Mieliśmy 8. Ale widzisz. Mówiłeś, że na tym się nie idzie dorobić. Jak nie umiesz zapakować tego dzieła na tego, co ci się idzie. Wywalisz to ostatnie 3 punkty. Ja do tego wziąłeś nie mogę. Ale weź mi zaraz wytrzymuję.
na. A, dobra. No, ja tu będę chciał to. Ja, ty nie. Jadę do ciebie. Jedź, jedź. Drzewo stygnie. Jeżeli 10 minut odcinka? Nie pierdzielę. No. Co tu się dzieje z tym drzewem? Co tu się dzieje? Kurde. Ja myślę, że te kawałki można ręcznie grać. Ale nie takie duże. A ja sobie można grać. Ale takie duże jak fortecza? No. To nie jest źle, nie zła pakerka. A, widzisz. Ty no nie gadaj się, nie podjedzie. Podjedzie. Zastra się, ale podjedzie. Ej, mam 11 tysięcy, a jakby kupić tą farm techa, tą tandemkę? Wiesz co, ci powiem, że najlepiej to brać agronliner. A, tą. To później, bo tamte 20. Za 25 tysięcy. Bo to jest prawie to samo co to. Słowo będzie wysypywane, a tutaj wylecie grozy. No to całe burty się otwierają. O, są złote. O, spadł do kawałek drewna na górze. O, widzę, zajeżdżasz już. Na drodze leży kawałek drewna, to już. To no to jak bezpański ty. Mi się ogólnie podobają te pogody. Co ci się podoba? Pogody. Muszę tam narobiłaś. Fajna odpowiedź, ty, tak mi się od razu wyświetlił wynik. No, a chyba dobrze pociąłem, nie wiem. No, żeby. Coś tak za daleko zajechał. Bo blisko tej kłody. A, super. Ja bym to inaczej złapał, żeby to równo wsadzić w tą przyczepę. Kurde, tutaj za ciężkie. O, no. Jak za ciężkie? Nie, to można furterlą te cięższe, a te lżejsze to można za cięższe. Właśnie, to ty możesz furterlą ładować. Tak, jasne, ja. Ty. Proszę mnie znaleźć. Chociaż tutaj mam już jedną wziętą. A dobra, mogę filtr wybrać. Tylko mi tu jak nie wierdzę się pod koło. Ale to rozładować to będzie katorga później. Tak, bo to długie. No to się będzie brało piłę i się no, no w sumie. No tak. No nic. Tyle, że mniej do ładowania jest. Masz coś już pocięte? Nie masz nic. Jak nie, wszystko pocięte. Tutaj te dwa drzewa, czy tam trzy nawet. No, ciężki kawałek. Ja to ręcznie chciałem brać, nie? Kurde, to są same ciężkie, ty. Kurde. Forterra ma ciężka, a co dopiero ja. Dobra, ja tu podjadę tym. Kurde, ale żeś tutaj wpierdzielił ten kawałek w poprzek. Czekaj, muszę wejść. O. Dobra. No, serio. Nie ten, kurde. Ten kawałek. O. No, wyleciał prawie. Wyleciał czy nie wyleciał? Nie wyleciał, ale dużo nie brakuje. Weź go tam poprosz. O, dobra. Ej, bo coś mi odlazuje. Ej. Poszedł. Leci. Uważaj na nogi. Dobra, ja podjadę tam trochę.
Załadujemy tą przyczepę i ogólnie to będzie już koniec, bo... A, bo to długo zajmuje, nie? No, no chcę zrobić też w innych odcinkach. Później jak już się dorobimy czegoś lepszego, to też będzie inaczej. No i... A tutaj dziwnie się połapie tym czymś. No ja to nie lubię. No teraz się unosi. No później, ja wtedy. Teraz zapomniałem. Przejdzie sporo, co ty? Jeszcze parę tych i starczy, nie? Ej, weź poczekaj chwilę, poczekaj. Nie wysypujesz, nie wyrzucaj się tej wody. Tak jak stoisz, no. Czekaj, ja może ją odebranie. Dobra, stój, no weź powiedz. Ale co mam zrobić? No bo chcę zdjęcie zrobić. Powiedz, jakbyś chciał wyrzucić. Aha, dobra. Dobra, dobra. Ty, bo mi wyleciało. Dobra, ale... Razem zdjęcie. I tak już nikt do tej minuty nie obejrzy, ty. No w sumie... To jest jakaś 15 minuta na auto. No ja pierdzę. Jak nie więcej. Weź trochę tutaj naprzód trzeba poszukać. I na tym też trzeba trochę. Nie, na tyle jest dużo naprzód. Ale żeś przerzucił. Wiem, tak się domyśliłem trochę. Czy ci powiem, że ta przyczepa tu będzie ładnie załadowana, trochę z niej zarobimy. Co to się stanęło? A ty tego to nie zapomniałeś uciąć? Ej, gdzie to jest? Ja to niosę, a ty na pewno to znika. No co jest, no ruszę się tylko i mi spada. Znam ten bunt. Ja już chyba piąty raz próbuję tą jedną wodę, bo taka duża, ale nie chcę jej ciąć. Muszę powoli. Wejdzie? Ha, weszła. Prawie spadnie zaraz. Muszę wejść na przyczep. Czekaj, uważaj, bo mnie zaraz. Dobra, ja wrzucę. Nie leć! Nie spadaj! Wrzucę jeszcze to i wystarczy. Dobra, to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Siema.